płynąć z Dover do Calais o 10.40, a płyniemy. Ale chciałbym się Wam z czegoś zwierzyć. Jeszcze wczoraj miałem strasznie zły humor. Naszego kolegę ulicę wyżej okradli. Coś z tym bezpieczeństwem tu chyba jest nie tak, bo oni naprawdę mają w czym wybierać. Okręcony pieprz, żeby opieprzyć kogoś. Oto sprawca całego zamieszania. Nasłonecznienie do winogron też potrzebne jest. Cześć, witajcie! Witajcie! My już jesteśmy w podróży, już przyjechaliśmy do portu. No i mieliśmy szczęście, bo wjeżdżamy na wcześniejszy prom. Mieliśmy płynąć z Dover do Calais o 10.40, a płyniemy do Dunkierki o 10.00. Ze względu na to, że będziemy jechali przez Belgię, no to nam bardzo pasuje, bo skróci się też troszeczkę nasza podróż do Turcji. O te 20 minut. Ale się cieszymy normalnie, ja muszę się trochę przyzwyczaić przez parę dni po tych nocnych zmianach, bo dla mnie teraz poranek to jest bardzo ciężki do wstawania, ale parę dni się przyzwyczaję, nie Moni? Tak. Już dopływamy do Francji, prawie. Już się zbliżamy. Sztorm na morze, słuchajcie, buja normalnie, nie wiem co, żarcik. Nie, nic nie buja, spokojne morze. Troszeczkę dłużej płyniemy niż do Calais. Tak. A to jest tam nieduża różnica. Ale trochę zaoszczędzimy jazdy lądem i w sumie no jesteśmy wcześniej, bo o 40 minut mieliśmy wcześniejszy prom. Cena 98 funtów. Tak, zabukowaliśmy ten prom niecałe 2 tygodnie przed wyjazdem, także nie trzeba jakoś bardzo wcześnie rezerwować miejsca na tej pięknej łodzi. No i zaraz wsiadamy do ciapka i mkniemy dalej. W planach jest dzisiaj gdzie dojechać? No Belgia, do Belgii, Luksemburg. Nie no, Belgia, Luksemburg i mam nadzieję, że tam już do Niemiec gdzieś dojedziemy. Tak, taką mam nadzieję. Bo będziemy chcieli przez Szwajcarię przejechać do Mediolanu, później z Mediolanu przez Weronę do Wenecji. A jak to wyjdzie, to się okaże. Taki jest na razie plan. Jesteśmy w Belgii, na trasie do Luksemburga. Mamy około 110 km do tego miasta. Miasta państwa, można powiedzieć. I tam spędzimy naszą pierwszą noc. Ale chciałbym się Wam z czegoś zwierzyć. Jeszcze wczoraj miałem strasznie zły humor, ponieważ przyszedł mi mandat. Jadąc ciężarówką koło Londynu, złapała mnie kamera. No i musiałem się przyznać do winy. Teraz czekam na mandat, jaka kwota i ile punktów karnych. Nie będę Wam mówił, ile przekroczyłem prędkość. Jestem strasznie na siebie zły. I mam nadzieję tylko, że dopuszczą mnie do kursu, który wykasuje moje punkty karne i będę miał dalej czyste prawo jazdy. Niestety, no. Trudno. Co mogę więcej powiedzieć? Jedyną rzecz, która może mnie w pewnym stopniu usprawiedliwić, jest fakt, że jest mnóstwo pozamykanych dróg w okolicach Londynu. Mówię tutaj o obwodnicy M25. Po prostu już nie wiedziałem, którymi drogami mam jechać, żeby do tego Southampton dojechać. No i chyba gdzieś tam mi się przysnęło podczas jechania i nie zauważyłem nagłego ograniczenia prędkości, które wynikało na autostradzie właśnie z remontów. No i błysnęło. Taka historia. Mam nadzieję, że teraz po drodze do Turcji nie będzie mi nic błyskać z tyłu. Pierwsza nocka za nami, można powiedzieć na dziko, bo przyjechaliśmy na taki camper serwis, ale są tu tylko 4 miejsca, które były zajęte, więc my tak na dzikusa stanęliśmy sobie. Tak, gdzieś tutaj przy tej skałce to jakaś budowa, ale cisza, spokój, ale moje pierwsze spostrzeżenie, Luksemburczycy chyba nie lubią długo spać, ponieważ od godziny 6 rano ulica, która w nocy praktycznie była umarła, tak od 6
Samochód za samochodem po prostu. No. A my jedziemy teraz do Luksemburga właśnie. Do stolicy księstwa luksemburskiego. Dokładnie. A oto i nasza miejscóweczka. 15 minut od centrum Luksemburgu, to znaczy mówię o tej części takiej starej, najstarszej, najpiękniejszej. Podobno jest to najbezpieczniejsze państwo na świecie, aczkolwiek naszego kolegę ulicę wyżej okradli. Włamali mu się do camperwana i trochę tam rzeczy zostało skradzionych. Okna mamy od strony ulicy, także mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie próbował żadnych włamów zrobić. Jak słyszycie, cały czas tu jeżdżą samochody, zresztą mamy też nowy alarm. Kupiliśmy Vano Alarm, który odbiera teraz sygnały 4G, ponieważ wcześniejszy był stary i odbierał tylko 2G, a w niektórych państwach 2G jest wyłączane. Dzwoniłem do tego urządzenia, słyszałem jak Monika się krząta po wanie, także wszystko działa, idziemy zwiedzać. Nic innego nie możemy już zrobić. Bardzo szybko w Luksemburgu natknęliśmy się na polski akcent. Za mną jest Kadisz, monument ufundowany przez Stowarzyszenie Żydowskie ku pamięci ofiar II wojny światowej. A projektantem tego pomnika jest Szelmu Sellinger, który urodził się w Szczakowie koło Jaworzna, niedaleko Auschwitz, w Polsce oczywiście. Także to jest ten polski akcent. Nie będziemy się rozwodzić na temat historii tego księstwa, ponieważ jest ona bardzo rozległa i bardzo długa. Jedna rzecz łączy Polskę z Luksemburgiem. Są to mianowicie rozbiory. Było ich bardzo dużo w historii tego księstwa. Ostatecznie Luksemburg odzyskał niepodległość po II wojnie światowej. Jesteśmy w starej dzielnicy Grund, przez którą przepływa rzeka Alzette. I teraz idziemy tam i będziemy wjeżdżać 71 metrów do góry. Księstwo Luksemburga jest jednym z najmniejszych i podobno najbogatszych państw w Europie. Jest tutaj około 160 siedzib największych banków światowych. No i podobno też jest państwem najbezpieczniejszym. Ale co do tego bezpieczeństwa, to mamy takie trochę mieszane uczucia, bo no, tak jak wspominaliśmy, naszemu koledze włamali się do kampera. Widzieliśmy też wiele znaków, nawet przy wejściu do katedry, uwaga na kieszonkowców. No i w większości domów są rolety antywłamaniowe, tak jak widać tutaj za mną. Teraz w ciągu dnia niektóre są właśnie już poodsłaniane, ale w tej wiosce pod Luksemburgiem, w której nocowaliśmy, wszyscy zamykali rolety wieczorem na noc. Także no coś z tym bezpieczeństwem to chyba jest nie tak. Może te rolety służą ochronie tego bogactwa, bo skoro jest to takie najbogatsze państwo, no to na pewno ludzie są tutaj wszyscy bardzo bogaci. No i potrzebują rolet antywłamaniowych. Moje kieszenie na szczęście cały czas jeszcze są pełne. Także idziemy do windy. Lepiej niech tak zostanie. Lepiej niech tak zostanie. Wygląda na to, że w Luksemburgu zbliżają się wybory. Wszędzie są ogłoszenia, wszędzie są różne ugrupowania polityczne. No i taka ciekawostka. Luksemburg to państwo z największą frekwencją wyborczą w Europie. Parafrazując do polskich wyborów, nie ma co siedzieć w domu, trzeba iść głosować. W sumie nie dziwię, że jest taka duża frekwencja, bo oni naprawdę mają w czym wybierać. Widzieliśmy, w jednym miejscu były wywieszone plakaty wszystkich ugrupowań politycznych i było ich chyba z 15 po prostu. Nam się spodobała Partia Zielonych, bo jakoś takim dobrze z oczu patrzy. Jedziemy do góry 71 metrów, windą Pfaffenbahn na taras widokowy o tej samej nazwie. Aha.
jesteśmy już w punkcie widokowym. Jest tutaj piękny widok na panoramę Luksemburga. Widać i starą, i nową część miasta. Warto tutaj wjechać. No, winta jest darmowa, także... Jak na razie miasto Luksemburg bardzo nam się podoba. Szczególnie ścieżki rowerowe, których jest tutaj mnóstwo, można dojechać nimi wszędzie. Można nawet rowery zabrać do tej windy, którą jechaliśmy. Tak, i taką jedną z największych ciekawostek, wydaje mi się, Luksemburga są kazamaty. Jest to sieć podziemnych tuneli o długości około 17 km. Podczas II wojny światowej tunele te pełniły funkcję schronów. Mieściło się tam 35 tysięcy ludzi. Niestety my tych tuneli podziemnych nie zwiedzimy. Ja nie przepadam za podziemiami. Niektóre są 40 metrów pod ziemią podobno. A ja lubię. Ale trzeba bukować na konkretną godzinę i konkretny dzień wejściówkę. No a my dzisiaj musimy dojechać do Niemiec. Tak, bo tam już czeka na nas Marek z zupą ogórkową albo kapuśniakiem. No, już się nie możemy doczekać. Obeszliśmy, no i też zwiedziliśmy w środku katedrę Notre Dame. No jest troszeczkę mniej widowiskowa niż ta w Paryżu. Jest miejscem pochówku książąt luksemburskich, są tutaj krypty. No jest tak dziwnie wkomponowana w te wszystkie budynki, które ją zasłaniają zamiast wyeksponować, więc no, oceńcie sami. Jeszcze chciałam dodać jedną rzecz. Luksemburg jest miastem bardzo drogim. Burger 25 euro, tost z łososiem i awokado 28 euro. Także chyba coś zjemy lunch w wanie. Na z naszym pewno. Ograniczonym budżetem nie będziemy się tutaj stołować niestety. My już we Francji, zatrzymaliśmy się na parkingu, żeby coś zjeść. Parking taki sobie, no ale cóż, jesteśmy już tak głodni po tym zwiedzaniu Luksemburga. Ja wiem, że Marek na nas czeka z kapuśniakiem, ale do Marka jeszcze mamy ponad 3 godziny drogi, także trzeba coś zjeść. Co tam, Monia, zrobiłaś? Ja robię grzanki po luksembursku. Zamiast łososia mamy tuńczyka, no razowy chlebek, no i zamiast awokado mamy ogórki kiszone. Także grzanki, 1 euro za sztukę zamiast 28. Teraz Fera serwuje. Zamiast 25 euro za sztukę. 28. No wa. I woda się gotuje. Jesus. Kawusia, tak? Tak. No ciężko się to odpoczywa, no ale już mi się nie chciało szukać jakiegoś epickiego. I lecimy dalej. Dokładnie. Marek nam napisał, że zupa już gotowa. Ugotował jeszcze spaghetti i do tego upiekł pieczywo ziołowe. No masakra, Marek, po prostu. Ja wiem, że ty będziesz oglądał ten film, także od razu ci dziękujemy. Z góry. Po raz kolejny gościmy u Marka i Grażynki. Wczoraj spędziliśmy super wieczór. Niestety dzisiaj Grażynka poszła do pracy, a Marek znowu tu zaszalał. Patrzcie, jak przygotował nam śniadanie. Już nie wspomnę o tych winach, których na pewno nie będziemy do śniadania pić. Nie no, masakra po prostu. I łososik. I tutaj pstrąg jakiś chyba wędzony. Szyneczka, serek. No jak cudownie będzie to wszystko popróbować przed wyjazdem do Turcji, nie?
Tak, ostatni raz polskie jedzenie. Świeżo kręcony pieprz, żeby opieprzyć kogoś. Oto sprawca całego zamieszania. Tak, już idę potem. Chyba już wystarczy, co? O matko. Jeszcze potrzebuję chwileczkę. Jeszcze gorące bułki. O, to są te, co jedliśmy ostatnio, jak byliśmy. Kochani, proszę uprzejmie, częstujcie się. Na zdrowie. Jak to mówią tym chata bogata, co? Zaprowadzi papa, to jak to jest? Przygotuje papa. Oj, śniadanko po prostu takie pyszne. Ja mam nadzieję, że Marek nam pokażesz, jakie prace już poczyniłeś w swoim sprinterze. No nie ma zmian żadnych dużych, także mogę pokazać, ale zmian nie ma dużych żadnych. No, ale wybierzemy się też na okolice, bo Augen słynie z czego, Marek? Z win. Z win, tak. Właśnie. Stąd tyle tych butelek na stoliku. Ort po niemiecku nazywają to właśnie Erholung Ort Winca, nie? Mhm. No dostają nagrody też, nie? No zastane są tak. Ci, co znają po tych targach, jeżdżą winiarskie, to się znają to. Jest pięknie, cudowne pola naokoło, ale wszystko wam pokażemy za chwilę, bo śniadanie stygnie. Tak jest, smacznego, proszę bardzo. Dziękujemy, smacznego. Tak jak wam obiecywaliśmy po wczorajszym smakowaniu tych przecudownych win, tutaj z okolic Augen, jedziemy zobaczyć, gdzie one rosną i jak te pola wyglądają. Tak, Marek? Tak. Gdzie wina rosną. Znaczy, gdzie winorośla. Gdzie winorośla. No, a może i w butelkach rosną od razu na krzakach, no nie wiadomo. Nie, to tylko wina z gruszkami, to wiesz, takie alkohole. Jamsa tam ich chowają, wieszają burdelki, autentycznie, nie? Dobra. Na gruszkowym drzewie. Marek, prowadź. No, poprosimy, prosto w takim razie. Dojechaliśmy na miejsce, mamy cudowny spacer w tej pięknej okolicy wśród winorośli i Marek teraz... No. Wzdłuż brzegu Renu, na całej długości Schwarzwaldu, tak. Na zachodnim brzegu jest winorośla rosną. Jak widać, wszędzie wkoło bogactwo win. Tak, a jakiej długości ma tutaj ten Schwarzwald? Około 100 do 150 km mniej więcej jest Schwarzwald i tak właśnie ma zbocza te są winogrona. Okay. Jak w innych rejonach. Czyli tu od strony południa, wzdłuż tych zbocz, tak, po prostu rozciągają się. Na zachodnim brzegu, z tej strony i po francuskiej stronie też mają, Francuzi też mają swoje zbocze. Ale te lepsze, nie? Nie, tak samo dobre. Jaka dyplomatyczna odpowiedź. Odpowiedni klimat tutaj jest, bo jest bardzo podłoże, gorąco. Podłoże, wilgotność, wszystko ma wpływ po prostu. Nasłonecznienie do winogron też potrzebne jest. Czy myślisz, że tutaj ten ciepły taki, takie ciepłe powietrze, które nam opowiadałeś, że płynie tu ze Szwajcarii? Między Schwarzwaldem a Fochsen, właśnie ciepłe powietrze wchodzi, czyli zawsze cieple i mniejsze zimy są. I dzięki temu ta przyroda troszkę inaczej, bogactwo przyrody, owadów. No pięknie tu macie. Ładnie. Cudownie. Dzięki, że nas tu zabrałeś. Nam jest też miło. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Szykujemy auto do podróży. Powoli wszystko zabezpieczamy i jedziemy dalej. Do Turcji daleka droga. Spędziliśmy tutaj cudowny czas. Bardzo dziękujemy Markowi i Grażynce za to, że znowu nas tak pięknie ugościli. No i za tą energię, którą nam Marek dał, bo no Marek to jest wulkan energii po prostu. Dokładnie. I lubię się nią dzielić. Tak, życzymy dużo zdrówka i dajcie łapkę w górę, dajcie trochę otuchy dla Marka w komentarzach, bo Marek niedługo będzie miał operację, także no życzcie mu dużo zdrówka. Tak jest. A my trzymamy kciuki, Mareczku, żebyś tam szybko wyzdrowiał i dołączył do grona vanliferów, żeby twój van niedługo był skończony i żebyście się cieszyli podróżami z Grażynką. No z wami widzimy się za tydzień w kolejnym państwie, także
Zapraszamy w niedzielę. Trzymajcie się. Hej.